przestrzeni miejskiej Stalowej Woli jakiś czas temu pojawiły się ciekawe miejsca, nazywane przystankami naszej historii. Spacerowicze, goście i turyści mogą tam m.in. zapoznać się z historią naszego miasta i regionu. My dziś znajdujemy się w Parku Harzewickim, w którym taki przystanek się znajduje, a o szczegółach tego miejsca opowie nam pani Beata Trybuła z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Pani Beato, skąd idea na powstanie tego rodzaju przystanków? Ideą budowy przystanków naszej historii była właśnie potrzeba przybliżenia tej historii i nie tylko opowiedzenia jej, ale też w pewnym sensie pokazania. No właśnie, a ten przystanek w Harzewickim Parku, komu jest dedykowany? Jakiej historii? To jest oczywiście historia związana z książęcą rodziną Lubomirskich. To miejsce jest oczywiste, bo tutaj mieszkali, tu żyli, stąd kierowali swoimi ziemiami. Tutaj też działali na rzecz lokalnej społeczności. Te przystanki są zlokalizowane aż w 8 punktach na terenie miasta i dokumentują konkretne miejsca. Tak, nie są to miejsca przypadkowe, ale takie związane z konkretnymi historiami, czasem z budynkami, a czasem z postaciami, które działały tutaj w okolicy, w mieście i opowiadają ich historię. Przystankom towarzyszą też wspomnienia nagrane, które można odtworzyć, kiedy już ktoś znajdzie się bardzo blisko i wciśnie po prostu odpowiedni guziczek. Powiedzmy, w jakich miejscach możemy napotkać tego rodzaju przystanki? Przystanki zdecydowaliśmy się postawić w najstarszych osiedlach Stalowej Woli, a więc Harzewice, w których się znajdujemy, Rozwadów i na Puławie, a konkretnie przy ulicy Poniatowskiego. Warto też dodać, że te przystanki są nowoczesne, są wyposażone w różne multimedialne rozwiązania. Powiedzmy o nich. Tak, pierwsza taka ważna rzecz, nowoczesna i eko, to jest panel fotowoltaiczny, który zasila ten przystanek. Energia jest niezbędna do jego funkcjonowania, dlatego że każdy, kto będzie miał ochotę skorzystać z tego miejsca, będzie mógł sobie na przykład podładować telefon, bo jest tutaj gniazdo USB. Poza tym są zamontowane odtwarzacze audio, dzięki którym na każdym przystanku możemy odsłuchać wspomnienia innej osoby, ale związane z tym konkretnym miejscem. Każdy przystanek ma umieszczony kod QR i wystarczy ten kod skopiować sobie na swój telefon i on już przenosi użytkownika do treści zawartych na danym przystanku, ale jak już znajdziemy się w tym miejscu aplikacji, to będziemy swobodnie mogli przenieść się również do 7 pozostałych przystanków. Pozostaje nam zatem zachęcić wszystkich spacerowiczów, turystów, rowerzystów, bo przypomnijmy, że przy każdym przystanku znajdują się stojaki rowerowe, do tego, aby odwiedzać owe przystanki, zapoznawać się nie tylko z historią regionu, ale też korzystać z uroków pięknej letniej pogody. Bardzo dziękuję pani Beato za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam.